Pani radna Dorota Chodyka. Szanowni Państwo, ja wracam jeszcze do wcześniejszej wypowiedzi z prośbą o ten limit miejsc dla poszczególnych szkół, żebym to otrzymała. I chciałabym wrócić do całej dyskusji, która tutaj miała miejsce. Też nie chcę się powtarzać odnośnie opinii dotyczącej gimnazjum numer 1, bo ja z kolei taką pierwszą opinię, która mnie zaskoczyła, to przeczytałam w Gazecie Goleniowskiej. Pani radna Chodyko, ja panią przywołuję do porządku. Nie będziemy teraz rozmawiać o opinii o szkołach, tylko na temat projektu uchwały w sieci szkół. Zostawmy opinię na marginesie. Ja na inny temat. Dobrze? Bardzo proszę. To znaczy, no chciałabym tak jak... To nie ma nic do rzeczy w tej chwili. Chciałabym mieć możliwość wypowiedzi. To nie ma nic do rzeczy opinii o szkołach. W związku z tą, z tym artykułem przeczytałam, że... Odbieram pani głos. Proszę wyłączyć mikrofon. Proszę? Nie, proszę pani, nie będziemy dyskutować na temat opinii. Ale chciałam chcę dojść do sieci szkół, która jest tworzona. Proszę tak? Pani, to proszę mówić na temat projektu uchwały. Znaczy, mówię a nie na temat opinii o szkołę, dobrze? Mówię na temat projektu uchwały, bardzo nie, proszę. Nie, nie mówi pani na temat, pani mówi od rzeczy. Proszę? Proszę mówić na temat projektu uchwały w sprawie sieci szkół, a nie opinii o szkole. Proszę tak? Mi pozwolić wypowiedzieć to, co mam. Jeżeli pani będzie mówiła na temat projektu uchwały, to tak. Jeżeli natomiast opinii o szkole, to nie pozwolę pani. Nie, to właśnie ma związek z siecią szkół. Dla mnie ma. No, nie może pan zabraniać mi myśleć indywidualnie, no bo ja myślę, że chyba z tej epoki, gdzie kazano mi mówić to, co myśli przewodniczący, to już mam ze sobą. Ale już wracamy do tej epoki. No proszę nie mylić sal obrad, dobrze? Chciałabym mieć możliwość się wypowiedzenia. Proszę mówić na temat projektu uchwały. Chcę? No zabrał pan 2 minuty, gdybym skończyła już w ogóle temat. Jeżeli pani będzie mówić na temat projektu uchwały, tak. Jeżeli mówię, na temat, pani opinię, mówię na temat opinii na temat szkół, nie mówię odbiorę pani głos. Proszę mi dać powiedzieć, tak? Proszę mówić. Dziękuję bardzo. Wracam do opinii, która miała... Proszę wyłączyć mikrofon, tam nie na temat. Dziękuję bardzo. Tak. Będziemy okupować. Nie, proszę Państwa, nie, ale... naprawdę ograniczmy już dłużej do 2 godziny i zaczynamy sięgać do wątków zupełnie nie przepraszam, z tematem. Jest to druga moja wypowiedź dzisiaj. Pierwsza wypowiedź trwała 1 minutę i wydaje mi się, że chyba ma... Szanowni Państwo, ponieważ nie widzę więcej zgłoszeń, przystąpimy do opiniowania przedstawionego projektu uchwały. Zamykam dyskusję.